Cześć, witam. Mam nadzieję, że wyglądam dość karnawałowo, żeby wykonać ten tak. Mam wrażenie, że kiedyś już go wykonywałam, bo sama go wymyśliłam, ale to jest jego nowa wersja, wersja 2024. Nie wiem, jaki wasz jest stosunek do karnawału i baletów karnawałowych. My z Andrzejem staramy się w czasie karnawału chociaż jeden bal karnawałowy zaliczyć. Ale musi on spełniać następujące warunki. Po pierwsze, musi być żywa muzyka. To znaczy zespół grający na żywo, choćby dwuosobowy albo nawet jednoosobowy, to też jest zespół. Nigdy tam jakaś mikserka. Następnie muzyka na tym balu powinna być w większości polska. Taka, którą już znamy i lubimy nucić, śpiewać. Jedyny wyjątek robimy, no może nie jedyny, dla zespołu ABBA. I trzeci na balu powinien być wodzirej. Taki, który umie zabawę zorganizować, bo oczywiście tańczymy w parach, chociaż nie tylko, ale również no, zachęcić do tej zabawy a na muzyce i na zachęcaniu bardzo mi zależy, no bo jak wiecie, mam już odpowiedni wiek, dlatego ta muzyka też do wieku powinna być balowiczów dostosowana. Wodzirejem wszechczasów jest Międzyrzeczu pan Stasiu, któremu ten film dedykuję. Zanim jeszcze są wszyscy w dobrej kondycji, to zazwyczaj na balu jest walc. Walc, najpiękniejszy taniec świata, jeżeli chodzi o polskie walce, no to moim ulubionym jest walc do nocy i dni, skomponowany przez Waldemara Kazanckiego. Natomiast no walc, wirowanie i spadanie, jakby powiedziała Kora. Dlatego teraz taki fragment. I bardzo... I właśnie tam po raz pierwszy zobaczyłem wirujących mężczyzn. Derwisze mieli na sobie obszerne, jasne szaty, miękkie i ciężkie. Rozbrzmiewał bęben i mnisi zmieniali się w wirujące bąki. Ten fragment pochodzi z książki Pan Ibrahim i Kwiaty Koranu Emanuela Erycha Schmidta, którą to książkę bardzo polecam. Jest to przyjaźń starego człowieka z chłopcem. A teraz może ktoś zapytać, kim są derwisze. Derwisze to jest taki zakon mawlewijski, bractwo tak zwanych derwiszów tańczących. Nazwa pochodzi od przydomka jego założyciela, perskiego poety mistyka Jelal ad-Dina Rumiego, który żył w XIII wieku, zwanego Mevlana, czyli po turecku mistrz. A propos derwiszy, teraz czytam tę przepiękną książkę. No język jest tutaj wspaniały. Mesza Szelimowicz, Derwisz i śmierć. Mesza Szelimowicz to jest pisarz bośniacki, tak. A więc jeżeli chodzi o wirowanie i spadanie, to jest taniec derwiszów. Obejrzałam kilka filmików na YouTubie. Wirują niesamowicie. Kategoria druga, czyli tango. Tango, bo do tanga trzeba dwojga. Moje ukochane tango to jest oczywiście wódka suflera pod tytułem Takie tango, ale do tanga trzeba dwojga, albo jak mówił Boy, bo w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. No i tu jest 50 twarzy Greya. Tak, ale przygotowałam też książkę mówiącą o ojczyźnie tanga, czyli o Argentynie. O Argentynie i o Gombrowiczu. To jest książka Laury Parjani, Gombrowicz i Buenos Aires. O tym, jak 39 Gombrowicz wsiada na statek Chrobry i wysiada w Argentynie. Co tam robi? Co pisze, jak się zakończyła próba tego przekładu Ferdydurkę. Naprawdę, przyczynek do poznania Gombrowicza, bardzo ciekawy, książkę polecam. Gombrowicz i Buenos Aires, Laura Parjani. Co ja tak szybko lecę? No ale na balu też szybko się leczy. Leci. Teraz wracam do wodzireja. On jest potrzebny do organizowania tak zwanych wspólnych zabaw.
czyli wspólnych tańców. Może to być Grek Zorba, Kankan albo tak zwany wążży. Wąż, tak, wąż, no to wiecie, jedni za drugich za pupy obłapiają, maszynista jest bardzo ważny. Andrzejowi bardzo często zdarza się być maszynistą, bo jest zazwyczaj najwyższy na balu. Ale ja dzisiaj przygotowałam węże potrzebne komu? Ogrodnikom. A za chwilę już będzie wiosna i wtedy ogrodnicy chwycą za węże i wszystko inne. I jest taka książka, bardzo lubię Maję Popielarską, dlatego Maja Popielarska, Pokochać ogród. Poradnik dla każdego. Co ona tutaj pisze? Bo my jesteśmy zwolennikiem, napisała, bo my jesteśmy z Andrzejem zwolennikami. Tak, pierwsze kroki. Takimi zwolennikami, że nasz ogród nie jest wystrzyżony i taki tam wylizany i taki tam. Raczej jest to taki półdziki ogród. Właściwie kosimy tylko tam, gdzie musimy, żeby sąsiadom dmuchawce nie przelatywały przez płot. A tak to nasz ogród jest naturalny, nie za bardzo się do niego przykładamy, ale kochamy nasz ogród. Natomiast Maja Popielarska, natomiast tutaj ogród opisany przez naukowczynię i to jest szwedzka, nazywa się Nina Barton, członkini Szwedzkiej Akademii Towarzystwa Przyrodniczego i jej książka pod tytułem Bujne życie pewnego domu. Dom odziedziczyła tam po rodzinie, miał niebieskie okiennice, ale był całkowicie zrujnowany, postanowił go odbudowywać. Mistrzostwo słowa. Bo jak można, nie wiedziałam, że można o mistrzowsku i wzruszająco pisać o dżdżownicach. Okazuje się, że dżdżownice też czują. I te swoje emocje okazują poprzez zapach. Mam tutaj kilka zakładek, ale polecam. Czujące dżdżownice i inne coś, co nas otacza w ogrodzie. Wąż też jest potrzebny. No, książka prześwietna, przeinteresująca, jak mówię. O każdym ruszającym się żyjątku albo roślince można pięknie pisać. Nina Barton, Bujne życie pewnego domu, o przyrodzie mówiącej wieloma językami. Te języki tutaj są wymienione, bo to są i wiewiórki, i jaskółki, i wszystko inne. Ci, którzy nie mają ogrodu, też mogą ją przeczytać, siedząc na swoim balkonie albo tylko w fotelu, bo no, przyroda tutaj wchodzi do nas wszystkimi porami. Co tam jeszcze mówiłam? Aha, tańce. No tańce są czasami bardzo, ale to już trzeba być, no godzina taka powiedzmy sobie, wiecie która, 23, bo trzeba mieć już odpowiednią fazę i wtedy chwytamy się za ramiona i zaczyna się taniec. Taniec Zorba się nazywa. Wszyscy na początku powoli, jak żółw, ociężale, a potem coraz szybciej, na końcu wszyscy, na wszystkich upadają albo i nie, to zależy od, wiecie od czego, od spożycia. No i książka. Książka Nikos Kazantzakis, Grek Zorba. Jak on miał na imię? Aleksi? Aleksy Zorba, tak, człowiek wolny, poznaje Anglika i po nieudanej inwestycji zaczyna tańczyć. Chodź Zorba, naucz mnie tańczyć. Dobrze. Zdjął buty i skarpetki bakłażanowego koloru. Został tylko w spodniach i koszuli, ale i ona go dusiła, więc po chwili zerwał ją z siebie. Patrz na moje nogi, szefie, komenderował. Uważaj, poszliśmy w taniec. Zorba poprawiał mnie delikatnie, poważny i cierpliwy. Nabierałem odwagi. Miałem uczucie, jakby moim ciężkim stopom przyprawiono skrzydła. I patrząc na tańczącego Zorbę, po raz pierwszy zrozumiałem potworny wysiłek człowieka pragnącego przezwyciężyć ciężar ciała. Oj, na takim balu karnawałowym to ciężar ciała trzeba czasem bardzo usilnie przezwyciężać. Grek Zorba. No ale trzeba sobie powiedzieć prawdę, że na balu karnawałowym polskim
Kolejny mój punkt to jest Dancing Queen, czyli królowa parkietu. Wybiera się królową i królowę parkietu, zazwyczaj do muzyki tak zwanej disco polo. A więc Dancing Queen może być różna, ale Dancing King jest tylko jeden. Oto on. Nie było w naszej bibliotece biografii króla disco polo, ale była ta książka, bardzo ciekawa i na poważnie traktująca temat. Jest to książka Nikt mnie nie słucha, reportaże o disco polo, Judyta Sierakowska z wydawnictwa poznańskiego. Opisuje początki tego gatunku literackiego, tego gatunku muzycznego w Polsce, jej takie jakieś tam mafijne początki. Prezes pewnego związku sportowego też brał udział w tych mafijnych początkach, ale ja nie o tym. Ja o tym, że nikt nie słucha, a wszyscy znają. I to prawda, kiedy tylko na parkiecie zabrzmi jakaś pierwsza nuta disco polo, to wszyscy zaczynają, podchwytują, nucić. Moje ulubione disco polowe kawałki, już Wam mówię, bez bicia i się przyznaję do tego, no gdzie to jest? Tu? O, zaczyna się mój disco polowy kawałek tak. Malowane na niebiesko okiennice, słoneczniki wyglądają na ulicę. Na podwórku kundel biały pręży się jak bury kot, a twe oczy tak się śmiały, bo patrzyłaś mi wprost. I refrenik. Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem, wielkim lasem szedłem, nocy nie przespałem. Dobrze, skończę, ale jak to można się wyśpiewać? A druga moja ulubiona, ta okazuje się nie jest oryginalna tego zespołu, tylko to jest zapożyczenie z prekursora disco polo, czyli Janusza Laskowskiego. A druga piosenka to jest taka bardziej nostalgiczna, bo moja muzyka. No bo jest taka moja muzyka, która coś tam i w duszy mi gra. Piękna. Disco polo jest wspaniałą muzyką na bale karnawałowe, zwłaszcza jeżeli większość balowiczów jest w moim wieku, chociaż nie tylko. I co? No i można się wtedy razem bawić, śpiewać, ludzie się integrują, wszyscy znają te teksty. Coś pięknego. Polecam. Judyta Sierakowska, Nikt nie słucha, reportaże o disco polo. Będzie podsumowanie. Będzie podsumowanie, czyli hasło bal karnawałowy. Co tam ja mam? Moja ulubiona piosenka to jest bal, tekst Agnieszki Osieckiej, wykonanie, chyba muzyka Seweryn Krajewski, wykonanie tej Maryli Rodowicz, ale jest jeszcze taka o balu, mój pierwszy bal, te leciutkie walczyki, coś tam, jak świerszcze. Ale czasami, a zwłaszcza kiedy się już tak, wiecie, godzina jest na powiedzmy trzecia, to ten bal, właściwie ludzie na parkiecie przypominają bardziej chocholi taniec albo bal manekinów, tylko tak się poruszają w zwolnionym tempie, panowie leżą na paniach, panie przesuwają, o. Dlatego pokazuje dramat, co znaczy dramat, tego Brunona Jasieńskiego pod tytułem Bal manekinów. Przeczytałam go enty raz. I zobaczcie, ile mam zakładek. Bal manekinów. Przedwojenny Paryż, bo on go napisał, ten dramat, w 1931 roku chyba. Przedwojenny Paryż, zaplecze bardzo znanego projektanta mody, studia znanego projektanta mody. I tam odbywa się bal. Bal manekinów. Czyli postaci drewniane, które w ciągu mają jedną noc po to, żeby ożyć i żeby tańczyć. A ruch jest ich marzeniem, bo przez te miesiące i lata stoją przyczepieni do tej podłogi i uważają, że to jest okrucieństwo
człowieka, bo człowiek jest okrutny, nie pozwalając im tańczyć. Manekiny przybywają ze wszystkich stron Paryża i nic tylko tańczą. A skąd muzyka? Muzyka za ściany, bo za ścianą odbywa się prawdziwy bal. Bal dla wybranych, wyjątkowych, czyli bal establishmentu. Tam dyrektorzy fabryki, tacy tam różni. No i właśnie jeden zabłąkany człowiek wpada na bal manekinów. Manekiny boją się, że zdradzi ich tajemnica, więc następuje wiecie, co następuje. No i jeden z manekinów przytwierdza sobie do szyi głowę ludzką, którą oni nazywają guzem. I udaje się na ten właśnie ludzki bal. Przypadek sprawia, że tym człowiekiem, który przybył na bal manekinów, nie był ktoś nieznany. O nie, to był przywódca stojący na czele ruchu robotników, którzy mają ochotę sparaliżować Paryż tymi tam strajkami. No i właśnie on przybywa na bal i tu się zaczyna prawdziwe przekupstwo, podsuwanie, co tam jeszcze, zagrywki ze wszystkich stron. I nasz manekin patrząc mówi, gdzie tak naprawdę są manekiny? Po której stronie? Po tej czy po tej stronie ściany? I chociaż Bruno Jasieński pisząc ten utwór, nazwał go farsą i groteską rewolucyjną, to ja uważam, że nawet nie myśląc o tym początkowym zamiarze Brunona Jasieńskiego, ten bal manekinów jest aktualny również dziś. I wiecie, co on mi jeszcze przypomina? Bal w operze Tuwima. Tam to były te mordy i... No i kiedy nasz manekin poznaje świat ludzi, postanawia uciec, tak o nim marzył, a teraz postanawia uciec z tego świata, mówiąc tak. Kiedy wygrałem głowę, wydawało mi się, że znalazłem skarb, a niech was licho z tymi waszymi głowami. Rozczarowanie, wspaniały ten spektakl, bal manekinów, możecie obejrzeć w ramach Złotej Setki Teatru Telewizji. Polecam, Marian Kociniak zagrał właśnie tutaj tego człowieka, tego senatora, tego przywódcę. Wspaniały chocholitaniec, bal manekinów. Naprawdę utwór wart przypomnienia i ja wam go polecam. No i co teraz mogę powiedzieć? A teraz idziemy na jednego. Czy znacie tę frazę z tych karnałowych balów, na których czasem bywacie? No my z Andrzejem jesteśmy świetnymi tancerzami. Ja bardzo świetnie tańczę rękoma. Andrzej natomiast bardzo świetnie improwizuje na parkiecie, a ten taniec przypomina taki break dance. No a tańczy to w parach z paniami. Panie są zachwycone, chociaż mają wyrwane obojczyki, ale mówią, że nikt ich tak nie rozruszał na parkiecie jak Andrzej w swoim breakdance'ie. I teraz co? Biorę swoją torebkę. Aha, biorę swoją torebkę. Jeszcze w tym karnawale nie byliśmy na torebka z lumpeksu oczywiście. I co? No i życzę wam wspaniałych karnawałowych zabaw. I... do następnego karnawału. Dziękuję. Do zobaczenia.